przyjechali na łyżki. Przyjechali na łyżki i on jest... Nie jest. I oni mówią, podjedziemy na taki telefon. Na łyżki, to mówią, podjedziemy na taki telefon. Ja go pamiętam. Takie, no proszę pana, takie auto na lawecie powinno pojechać teraz. Nie, już tak, żeby zatrzymali dowód rejestracyjny. Ja tylko chcę kierujemy wobec pana wniosek o ukaranie. W tej chwili jedziemy samochodem na stację diagnostyczną celem. Jak niesprawny? Niesprawnym technicznie pan sobie właśnie w tej chwili jedziemy na to my idziemy też zobaczyć. Panowie, zadzwoń do komendy wojewódzkiej, że właśnie ruszają samolot niesprawny technicznie. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dream. Dalej ten sam niesprawny technicznie pojazd. Doszedł. Może uda się przez nią nawet przejść, nie? Daj pan spokój? Nie, nie daję spokoju. Nie daję. Nie daję spokoju. Nie daję spokoju. Ale czego pan na mnie krzyczy? Co się pan tak irytuje? Co się pan tak irytuje? Po co pan przyszedł? Zobaczcie się samo odpięli pylon. Niech się nic po drodze, proszę pana. Co się pan tak irytuje? Co pan taki cwany jest? Co pan jest taki cwany? Przy kolegach, co? Pan jest imlak. Coś pan jest zaspany dzisiaj widzę. Co pan taki cwany jest, co? Panie Kowalski, niech pan się uspokoi. No ja jestem bardzo spokojny. Pan się irytuje tutaj. Wjechaliście niespełnym takim samochodem, tak? Mam prawo się irytować. Za nasze pieniądze. Wy macie dawać przykład, proszę pana. W tej chwili przejdzie tego. To ja wiem? Sprawne auto? Co tam pan jest sprawne auto technicznie? Sprawne auto. Pan jest z ruchu drogowego? Tak. Proszę pana, czy taki pojazd może jeździć po drodze? Niech pan odpowie na to pytanie. Skoro jeździ po drodze, znaczy, że może. Kurbo, ocalo!